Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie będziemy rozważali rozdział 6 Księgi Daniela, gdzie mamy bardzo ciekawy materiał duchowy, materiał moralny, który służy przede wszystkim do przygotowania się na przyjęcie Bożej prawdy, na przyjęcie Bożych słów, abyśmy byli pod tym samym duchem, pod jakim były pisane księgi Starego i Nowego Testamentu, aby ten sam Duch Święty, który natchnął pisarzy biblijnych do spisania Słowa Bożego, aby ten sam Duch kierował naszym życiem. Oczywiście bardzo ważne jest spełnienie pewnych warunków. W poprzednich rozdziałach omawialiśmy to, a dzisiaj dodamy kolejny bardzo istotny warunek. Szósty rozdział Księgi Daniela opisuje zazdrość satrapów. Państwo medoperskie było podzielone na 120 prowincji, które zarządzał namiestnik, satrapa, który miał nieograniczoną władzę administracyjną, sądową i wojskową. Nad tymi namiestnikami panowali trzech ministrów i bezpośrednio tych trzech ministrów podlegało królowi Dariuszowi Medyjczykowi. Jednym z tych ministrów był prorok Daniel. To bardzo nie podobało się satrapom, którzy chcieli koniecznie doprowadzić do intrygi pałacowej, która doprowadzi do usunięcia niewygodnego dla nich Daniela. Przygotowali bardzo chytry plan, dekret śmierci, który doprowadził do bardzo dramatycznej sytuacji, która jest opisana w tym rozdziale. O co chodziło w tym dekrecie? Dekret streszczał się tymi słowami. Kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie modlił się do jakiegokolwiek Boga albo człowieka oprócz Ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Czyli przez 30 dni ustał wszelki kult religijny. Ludzie mogli się tylko i wyłącznie modlić do króla Dariusza Medyjczyka. Jakie to miało implikacje duchowe dla Daniela? Jak już wcześniej powiedziałem w poprzednich wykładach, toczy się bój duchowy między Babilonem a Jerozolimą. Babilon, odstępczy Babilon, stara się zapanować nad wszystkimi mieszkańcami ziemi. Babilon otrzymał władzę od szatana, władzę, moc i królestwo i stara się wszelkimi sposobami doprowadzić do zniszczenia czy też oszukania, zwiedzenia, zmuszenia do kultu babilońskiego wszystkich ludzi. Oczywiście jest zawsze grupa ludzi wiernych Bogu, którzy gotowi są nawet za cenę swojego życia być wierni Bogu. To mieliśmy opisane w Księdze Daniela, drugi rozdział, przy okazji Wielkiego Posągu, trzeci rozdział, gdzie trzej młodzieńcy zostali wrzuceni do pieca ognistego, aby tam byli spaleni. Tak więc Medopersja jest kontynuatorką myśli babilońskiej i ten sam duch, co był w Babilonie, panuje w Medopersji. Modlenie się tylko do króla przez 30 dni. Jak więc zachowuje się Daniel? A gdy Daniel dowiedział się, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu,
a miał w swoim górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykł czynić. Kult babiloński i kult skierowany do Jerozolimy. Te dwa kulty będą toczyły walkę przez historię chrześcijaństwa do dnia dzisiejszego i w dniu dzisiejszym i w przyszłości będzie ten konflikt nasilał się. Oddawanie czci Babilonowi i oddawanie czci w stronę Jerozolimy, modlenie się do Boga. Mamy tutaj zderzenie dwóch kultów. Kult człowieka, modlenie się do człowieka i modlenie się do Boga. Jest to jedna z kolejnych cech wyróżniająca myśl babilońską. Babilończycy, zwiedzeni przez szatana, wprowadzają kult człowieka. Prawdziwy kult Boga polega na tym, że oddaje się tylko i wyłącznie Jemu cześć. Jest nie do pomyślenia, aby Jerozolima czciła i modliła się do kogokolwiek niż do Boga, Stwórcy nieba i ziemi i wszystkich rzeczy, które są na ziemi. Lecz Babilon tworzy własny kult. Mamy bardzo ciekawe w Nowym Testamencie te myśli, które zobaczymy, że już w czasach Dziejów Apostolskich ta myśl babilońska dotycząca modlenia się do człowieka istniała. Ten ciąg bez przerwy istnieje do dnia dzisiejszego. Jeżeli się uważnie rozejrzymy dookoła siebie, chrześcijaństwo jest wręcz opanowane przez modlenie się do człowieka. Bóg czasami jest na dalszym planie, a modlenie się do człowieka jest wręcz czasami na pierwszym planie. To jest duch babiloński. W 10 rozdziale Dziejów Apostolskim mamy opisaną bardzo ciekawą historię, kiedy do Korneliusza, to był setnik kohorty zwanej italską w Cezarei, przybywa Piotr w celu przedstawienia mu nauki Jezusa. I w 25 wierszu 10 rozdziału czytamy: gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: wstań, ja jestem tylko człowiekiem. Musimy sobie tu uzmysłowić, że jest tu zderzenie dwóch kultów. Kult babiloński i kult jerozolimski. Kult babiloński, który tutaj reprezentował przedstawiciel Rzymu, bo setnik kohorty, zwany italską, to był żołnierz, który miał pod sobą pewną grupę żołnierzy. I on był wychowany w tradycji italskiej, rzymskiej. A tradycja rzymska była następstwem kultu babilońskiego. Był Babilon, Medopersja, później Grecja i obecnie mamy Rzym. Ten sam duch panował w Rzymie cesarskim, który panował w Babilonie. Nic tu się nie zmieniło. I kiedy Piotr, apostoł Piotr, widzi Korneliusza, który chce skła, oddaje mu pokłon, jest zaszokowany. Bogu się kłaniaj, nie mi. Ja jestem tylko człowiek, wstań. Nie przyjmuję tego kultu. Niektórzy chrześcijanie uważają, że apostoł Piotr wyróżnia się spośród apostołów, że ma specjalną miejsce w gronie apostołów, lecz ten apostoł daje wspaniały przykład. Wstań,
ja jestem tylko człowiekiem. Nie oddawaj mi pokłonu. Jeżeli apostoł Piotr przyjąłby ten pokłon, znaczyłoby to, zgodnie z Pismem Świętym, że duch Babilonu opanował go. Oddaje pokłon. On chce może, aby się do niego modlić. I to jest w chrześcijaństwie. Modlenie się do człowieka. W chrześcijaństwie, tym odcieniu babilońskim, apostoł Piotr zajmuje miejsce istoty, do której trzeba się modlić. To jest naprawdę nieprawdopodobne i nie do ogarnięcia z tym, co mówi Pismo Święte. Kolejna sytuacja, ale tutaj mamy apostoł Paweł i Barnaba, kiedy byli w Listrze, uzdrowili pewnego człowieka, który miał bezwład nóg. 14 rozdział i od wiersza 10. I odezwał się donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich, i zerwał się i chodził. A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likańsku: bogowie w ludzkiej postaci stąpili do nas. I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ oni byli głównym mówcą. A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiarę. A gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc i wołając: ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami, jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwo przez dobrodziejstwa i tak dalej. Sytuacja była dramatyczna. Lud w Listrze miał ducha babilońskiego. Chcieli kultu człowieka, oddawać człowiekowi kult, nie Bogu jako stwórcy. Kiedy apostołowie to zobaczyli, że chcą ich mianować bogami, że to są Zeus, Hermes stąpili, krzyczeli, wołając: co robicie? Jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wy. Odwróćcie się od tych marnych rzeczy do Boga, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Te słowa mówiące, aby odwrócić się od tych marnych rzeczy, są zapisane w Księdze Objawienia, Apokalipsy, 14 rozdział. To jest jedno z poselstw głoszonych przez aniołów, czy posłańców Boga. 14 rozdział, 7 wiersz. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Ten sam duch, który mamy tutaj, te słowa wypowiedziane pod natchnieniem Ducha Świętego, ten sam duch przemawiał przez apostołów. Odwróć się od tych marnych rzeczy. Nie wiadomo, jak ten twój Bóg się nazywa, masz czcić tylko i wyłącznie Boga żywego, który stworzył. Nie Boga ze złota, ze srebra, z kamienia, jakieś obrazy. To są bezwzględnie zakazane rzeczy. Bogu się kłaniaj, Jemu oddaj cześć i chwałę. Jeżeli
pomagamy sobie w kulcie Boga czymkolwiek lub kimkolwiek posiadamy ducha babilońskiego. Kiedy czytamy o Danielu, nie czytamy, żeby on tam sobie jakiś posąg, jak się modlił, że modlił się do jakiegoś posągu, do jakiegoś złotego cielca albo do czegokolwiek lub kogokolwiek. Nie modlił się do króla Dariusza Medyjczyka, lecz swój wzrok kierował do Jerozolimy, w stronę Jerozolimy. Chociaż w tym czasie świątynia była zburzona, lecz tam kierował swój wzrok. Modlił się i wysławiał swojego Boga. To jest wspaniały przykład. Jeżeli chcemy zrozumieć Słowo Boże i być pod tym samym natchnieniem, które daje Duch Święty pisarzom biblijnym, musimy odwrócić się od kultu babilońskiego, a skierować się wyłącznie do Boga. Chrystus w rozmowie z Samarytanką, to jest 4 rozdział Ewangelii Jana, mówi w ten sposób. Ojcowie wasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus. Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, bo zbawienie jest od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak oddawali cześć. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu oddają cześć, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Tak jak to czynił Daniel. Daniel jest wspaniałym przykładem. Oczywiście Babilon ma tu swoje argumenty, swoją teologię, swoje cuda. Chce za wszelką cenę przekonać nas, że obrazy są potrzebne, że rzeźby są potrzebne, że nie czcimy rzeźby, ale przez rzeźby czcimy Boga. To jest ewenement. Coś takiego nie istniało. I coś takiego Bóg nie akceptuje. Jeżeli czcisz cokolwiek, uznajesz to za święte, jesteś w Babilonie. Chcesz być w Jerozolimie, cześć oddawać Bogu tak, jak Bóg tego chce, musisz to porzucić. Bóg jest duchem i chce, aby Mu w duchu i w prawdzie oddawać cześć. Tak więc, reasumując dzisiejsze rozważania, bardzo ważną w naszym rozwoju duchowym jest modlitwa. Modlitwa osobista. Modlitwa. Tak jak w drugim rozdziale księgi Daniela była modlitwa wspólna. Daniel modlił się z swoimi towarzyszami. A w 6 rozdziale jest bardzo ważna modlitwa osobista. Znajdź czas, może być to 3 razy dziennie, rano, w południe, wieczorem, kiedy uklękniesz przed Bogiem i będziesz się do Niego modlił, do istoty duchowej. I Jemu oddawał cześć i chwałę. I zobaczysz, jak wspaniałe rzeczy doświadczysz, jak Duch Święty będzie dawał Tobie pełnię mądrości. Zrozumiesz Słowo Boże i będziesz się cieszył ze zrozumienia Słowa Bożego. Życzę wszystkim miłych decyzji i skierowania swoich myśli, swojego ducha do Jerozolimy.
ale tej nowej Jerozolimy. Będziemy później rozmawiali o tej nowej Jerozolimie. Jeżeli ktoś chce, to już może przeczytać sobie ostatnie rozdziały Księgi Apokalipsy, Księgi Objawienia. To mamy opisaną tą nową Jerozolimę. Tak jak mamy nowy Babilon, tak samo mamy nową Jerozolimę. I tam kierujemy nasze myśli, nasze modlitwy kierujemy do Boga. Dziękuję bardzo.